Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym filmie i dzisiaj chciałam pokazać Wam ubrania, które udało mi się upolować tutaj z drugiej ręki, także wszystkie ubrania to będą ubrania używane, które kupiłam na targu, który nazywa się tutaj, na którym mówi się tutaj Carbut i są to po prostu miejsca, gdzie handluje się rzeczami używanymi, rzeczy z drugiej ręki, można kupić też nowe, tylko po prostu w dużo, dużo niższych cenach. Przyjeżdżają osoby prywatne, które przywożą rzeczy z domu, z własnego domu i handlują tymi rzeczami. Także kategoria jest bardzo szeroka. Można kupić sprzęty do domu, ubrania, kosmetyki, no wszystko tak naprawdę, co macie u siebie w domu, to możecie sobie wyobrazić, co możecie znaleźć w takim miejscu. Bardzo fajne, można kupić rzeczy, można kupić nowe rzeczy. Ja tutaj też niektóre ubrania miałam z metką, które zobaczycie i w bardzo niskich cenach. Także jeżeli Was interesują takie filmy, to serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, to jest sukienka, zresztą wszystkie ubrania tutaj to są sukienki, ale powiem Wam, że nie zraziło mnie to mimo tego, jaka jest pogoda za oknem, bo wszystkie rzeczy, które kupiłam, wydaje mi się, że mogę ubrać do getrów, do leginsów i ewentualnie na górę zarzucić sweterek, bądź też ubrać kurtkę, także mimo wszystko chciałam skorzystać z tej okazji. Pierwszą rzeczą jest sukienka z firmy New Look w rozmiarze 14. Ona jest w takim kolorze kaki. Mam nadzieję, że dobrze widzicie ten kolor i dobrze go widać, bo ja teraz nagrywam trochę inaczej. Nie widzę tak naprawdę tego, co Wy widzicie. Także ona jest w kolorze takiej zgniłej zieleni, ciemnej zieleni, w kolorze kaki, jak to woli nazwać ten kolor. Jest dość długa, nie jest do kostek, ale jest spokojnie za kolano. No, ja jestem osobą wysoką, więc dla mnie wydaje mi się, że jest ona idealnej długości. Nawet do kozaków, do butków, czy do takich butów Timberlandów wydaje mi się, że będzie ona fajnie wyglądać. Bardzo się cieszę, bo ja jestem osobą, która głównie kupuje i wszędzie widzi ładne spodnie. Także to, że udało mi się znaleźć jakieś wypatrzeć sukienki, po prostu uznałam za znak, że muszę z tej opcji koniecznie skorzystać. Oprócz tego wszystkie ubrania naprawdę są w świetnym składzie, w bardzo niskich cenach. Składy, tak jak mówię, były naturalne, także cieszę się bardzo, że udało mi się te rzeczy upolować, dlatego, bo dzisiaj bardzo dużo ubrań, które możecie dostać w sieciówkach za krocie, są po prostu z marnymi składami, ale też z tego, co wiem, te składy, które niekoniecznie nam odpowiadają i są one takie komfortowe i przyjemne w noszeniu, to są składy trochę bardziej ekologiczne, bo często są z recyklingu, z plastikowych butelek bądź z jakichkolwiek plastików, ale bardzo często pochodzą z recyklingu, więc ekologicznie one są chyba bardziej mile widziane w dzisiejszych czasach. Natomiast niekoniecznie są one przyjemne w noszeniu, przyjemne dla skóry naszej i też nie utrzymują ciepła, czyli nie spełniają tej roli, na której nam najbardziej zależy w tym momencie. Ta sukienka i wszystkie rzeczy są w super składach, więc cieszę się, nawet w tych sieciówkach, kiedy ja jestem, to po prostu mimo tego, że te rzeczy nieraz nie są tanie, to nie udaje mi się znaleźć coś z dobrym składem, więc tym bardziej, tak jak mówię, trafiło mi się. I ona ma tutaj taką falbankę, troszkę oversize, ale do sweterka idealna, ja uwielbiam takie rzeczy. Tutaj mam sukienkę jeansową, jeans chyba również w tym sezonie jest bardzo na czasie. Nie wiem, czy akurat ten odcień, ale sam w sobie jeans wydaje mi się, że jest dość mocno popularny. Krój moim zdaniem idealny, choć wydaje mi się, że na lato ja bym tej sukienki niekoniecznie tak nosiła bez niczego pod spodem, więc jak na teraz wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej idealny. Leginsów do rajstopu, jakichś grubych, czarnych, bardzo mi się po prostu to połączenie podoba i na górę kurtka, wydaje mi się, że jak na co dzień, czy właśnie do szkoły, do odprowadzenia dzieci, do pracy, do sklepu, po prostu wszędzie. Ja lubię takie bardzo uniwersalne ubrania i zresztą też jak widzicie, częściej mnie w takich zobaczycie niż w jakichś eleganckich. A to mi się wydaje, że jest po prostu takie ładne, ale na co dzień mimo wszystko. Również poluję teraz na taką sukienkę jeansową w odcieniu czarnym. Bardzo mi się spodobała, także mam nadzieję, że też uda mi się gdzieś upolować. Stan idealny, w ogóle żadnych znaków, oznak noszenia, wszędzie po prostu wygląda ona świetnie. Ta sukienka jest z H&M, też taki krój troszkę oversize, ale taki lejący, po prostu super. Też jest troszkę cieplejsza, więc wydaje mi się, że nawet na tą pogodę sprawdzi się i będzie jak znalazł. Druga sukienka, jeszcze troszkę krótsza, więc tym bardziej wydaje mi się, że do leginsów i do getrów będzie idealna. I w takim super, super też wzór, bo ja bardzo lubię paski, jest ona z firmy New Look. Materiał jest też świetny, bo jest 100% bawełna, no naprawdę nic nie potrzebuję więcej. Wszystkie ubrania, wszystkie rzeczy, które kupiłam, które widzicie, kosztowały mnie 2 funty za sztukę, także zapłaciłam 16 czy tam 14 funtów, bo chyba 7,
7 rzeczy kupiłam. Tak jak Wam powiedziałam, wszystko było za pół darmo, bo każda sukienka kosztowała mnie 2 funty za sztukę. Tutaj mam troszkę bardziej eleganckie wydanie, ale wzór też wydaje mi się taki na co dzień i taki mój wzór, bo to jest takie mieszanie, łączenie różnych materiałów, kolorów i wzorów. Tutaj troszkę mamy aztecki, tutaj są kwieciste odcienie, ale w takim pomarańczowo-czerwonym kolorze, więc wydaje mi się, że na ten sezon jesienno-zimowy ten kolor akurat jest idealny. Do getrów, do rajstop właściwie. Do rajstop mam nadzieję, że będzie super wyglądać. Mam taki pasek ściągający. Ta sukienka ma gdzieś taką wadę. Jest ona gdzieś tutaj lekko naderwana, rozerwana, jeżeli chodzi o ten materiał. Wydaje mi się, że osoba, która sprzedawała, nie wiedziała o tym, bo mnie po prostu się gdzieś to przez przypadek rzuciło w oczy i nawet teraz nie mogę tego znaleźć. To jest naprawdę bardzo małe, można zaszyć jakąkolwiek nitką, bo jak widzicie, to są różne kolory i odcienie, więc nic nie będzie widoczne, a jest to naprawdę w wielkości mojego paznokcia, więc po prostu nic nie widać. I ta sukienka jest z firmy Next, bardzo dobry materiał, bardzo fajna firma, którą lubię, Next. I tak jak też wspomniałam, kosztowała mnie jedynie 2 funty. Teraz powiem Wam, że rzecz, którą szukałam chyba kilka lat, po prostu taki zwykły, podstawowy wzór, krój, fason. I kiedyś miałam podobną spódnicę w takie cytryny, też w sumie ona wyrosła w niej niestety. Ale takiego kroju, takiego wzoru powiem Wam, że długo szukałam i mimo tego, że on jest bardzo podstawowy, bardzo był popularny, to nie udało mi się nigdzie znaleźć, oprócz tego, że trafiło mi się gdzieś tam w ręce z poliestru, to niekoniecznie byłam tym zainteresowana. Tutaj mam 100% wiskoza, jest to sukienka, spódnica z firmy New Look, może niekoniecznie akurat na teraz będzie do rajtek, chociaż w sumie no czemu nie. Bardzo podobał mi się taki look, jak dziewczyny nosiły tą spódnicę i na górę miały taką sportowy t-shirt, do tego też Adidasy. Bardzo mi się podobało takie połączenie, więc mam nadzieję, że na lato będzie jak znalazł. I dwie ostatnie sukienki i zaraz Wam pokażę plecak i torebkę też, którą tam znalazłam. Jeżeli chodzi o sukienkę, pokażę Wam może najpierw tą. To jest sukienka bardzo podobna w kroju i fasonie, którą pokazałam Wam na początku w takim kolorze kaki, tylko że ona jest właśnie w odcieniu czarnym tutaj, jak widać. Też dość długa, również z firmy New Look. Jedyna różnica oprócz koloru to są rękawy, bo tam na tej pierwszej sukience to były falbany. Tutaj jest taki zwykły, standardowy, krótki rękaw. 100% bawełna, długa, kolor czarny, idealny. Można na elegancko, można na sportowo. Również cena 2 funty, więc no lepiej być nie może. I tutaj akurat mam troszkę bardziej elegancką wersję. Sukienka jest z firmy Next. Mam nadzieję, że się w nią jeszcze wcisnę. Do grubych rajstop będzie idealna. Ona też jest troszkę taka grubsza, więc wydaje mi się, że na te zimniejsze dni będzie również się sprawdzać. Brakuje mi tylko do niej takiego golfu albo takiej obcisłej koszulki, także tylko muszę się w coś takiego zaopatrzyć. Cena 2 funty, stan idealny. Wszystkie te rzeczy były w stanie idealnym. Niektóre ubrania były z metką, więc po prostu wiecie. I ostatnie rzeczy, które Wam chcę pokazać, to jest plecak. Plecak jest z firmy Next. Tak, plecak jest z firmy Next. Ta zewnętrzna powłoka tutaj to 100% juta. Mówię Wam, bo w tym roku to był bardzo modny motyw i dużo takich rzeczy widziałam, gdzie tutaj było 100% plastiku. Także to ją wyróżnia. Jedna plama jest tutaj jeszcze, z którą nawet nie walczyłam, nie próbowałam jej usunąć. Ona po prostu jest tak, jak była od początku. W środku stan idealny. Większość rzeczy obecnie, które noszę, nie mają tak dobrego stanu, jak w jakim jest ta torebka. Po prostu świetnie, żadnej plamy, żadnej dziury, żadnego śladu, tak jak mówię, użycia, z wyjątkiem tej na zewnątrz. Idealny taki plecak. W środku ma też dwie komory, jedna taka mała to na chusteczki, bądź też nie wiem, na szminkę. I też druga komora wewnątrz, która jest na zamek, na telefon, bądź też na portfel. Plecak, worek się tak ściąga. Zapina się jeszcze tutaj na zamek, tutaj mamy dwa paski, jeszcze jedna taka krótsza taśma. Stan idealny, tutaj tak samo na tych paskach nie ma żadnego śladu użytkowania. Firma bardzo dobra, moja ulubiona, ten plecak kosztował 3 funty. Ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, jak usłyszałam, za jaką cenę ta pani chce sprzedać ten plecak. No po prostu wygląda on świetnie. Niekoniecznie wydaje mi się, że musi być na lato, jest taki to idealnych rozmiarów worek nawet na wycieczki na teraz. Po prostu cudeńko. Kolejną rzeczą jest torebka. Ja kupiłam to u tej samej pani. Ta torebka jest z firmy Marks & Spencer, także minimalna cena to jest 35 funtów na chwilę obecną wzwyż. Tutaj ma dwie komory na dwa zamki. W środku też są kieszonki. Jest też kieszonka na zamek również.
Stan idealny, żadnych, po prostu żadnych śladów użytkowania, korzystania, czy w środku, żadnych plam, żadnych zniszczeń. Zamki chodzą świetnie. Tutaj mamy też taką taśmę, można sobie ją odpiąć. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, słuchajcie, no 3 funty ta torebka kosztowała, no i bardzo jestem zadowolona. Ta torebka chyba z ubiegłego sezonu, albo może 2 lata temu była po Marks & Spencer, ale no nigdzie nie ma w ogóle śladu zużycia. Kiedy znalazłam taką torebkę z Marks & Spencer, pan chciał sprzedać, również ona mi się podobała już bardzo długo, ale była w środku troszkę, może nie poniszczona, ale poplamiona, nie wiem, czy dałoby się to umyć, ale była dość mocno poplamiona w środku, z zewnątrz była też zużyta, szczególnie właśnie tutaj pod spodem. Pan ją chciał co prawda sprzedać za funta, ale no torebka widać, że przeszła już wiele, a ta jest w stanie idealnym i kosztowała 3 funty, więc jak widzicie, mogłam się naprawdę dzisiaj pochwalić wszystkimi rzeczami. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Jak zawsze zapraszam do odwiedzenia kanału ponownie i pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale. Pa! Mua!